Miałem takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A... O... o. To... Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował... Pokazał mi, ale musiałem... Odmówić. Muszę na chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie. Już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, nie wiem, co nas czeka, ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygotowania. Jeśli musicie coś zrobić, znowu zmierzamy do rogu. Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Czyli naprawdę to zrobimy? Damy się poknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie. Ale nie ma innego. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowego. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie wypowiada na życie. Widzę coś na dole. No to jazda. Śmieszne. Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. No
pyszna. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. A, ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak. Większość. Jest młot. Jezi młot, jezi. Ojcze, tam! Gdyby dystans był mniejszy. To się nie uda. Może teraz się uda. Ta platforma jest za daleko. No to co, kolejna spinaczka. Może tym razem się uda.
Mir, wiesz, gdzie Odyn ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. Odczytać runy z Niflheimu. Jest też runa podróży. Idziemy? Jak się czujesz, Mimir? Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze jest nieco lepiej. Bifrost wciąż ma moc? Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu! Idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? No właśnie. To jak się stąd wydostaniemy? Damy znak. Co się dzieje? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda? Nie, coś jest nie tak. Co się z nim dzieje? Nic dobrego! Dobrze, że to koniec. Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. O, to nie. Postaraj się nie przewrócić! Łódź się rusza! Trzymam się! Chłopcze! Nic mi nie jest. Powoli się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! Freja. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie. Ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tak!
tam! Miałem przeczucie, że jeśli zranię wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz... Zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz, zemsta, nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Wciąż ci mało. Musisz uciekać, proszę! Nie! Przekonam go! Musicie zaprzestać walki! Ty i ta twoja magia! Nienawidzę cię! Potrzebuję pomocy! Poradzę sobie sama! Jak poradziłaś... Przestańcie, mówię! Rod! Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! Nie! Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj, oddychaj. To nie moja krew. To co? Czuję to! Nagle wszystko czuję! Możemy go zranić? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu, tak. Jemioła mu zaszkodziła. Według Freyi jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora.
kontroluje? Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłaczesz!